Cześć kochani, tu Agnieszka i dzisiaj zapraszam Was na film o tym, czego nie kupować na wiosnę. I nie będzie tylko o trendach, będą takie uniwersalne przypominajki, bo wiem, że czasami na wiosnę, czy jak się zaczyna nowy sezon, to trochę nas ponosi i szalejemy zakupowo, więc dzisiaj w ramach przypominajki i trochę zajrzenia w trendy 2020 powiem Wam, czego nie warto kupować. Oczywiście to jest takie też momentami subiektywne, jakby nie było, bo wiadomo, że jeżeli coś nam się podoba i koniecznie to chcemy, no to ja Wam, no nie wiem, no nie przytrzymam ręki z portfelem, żebyście tego nie kupowały, ale myślę, że ten film może być dla Was przydatny, może być pomocny. Także jeżeli jesteście ciekawe, o czym będę mówiła, to zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Możecie też oczywiście zostawić kciuka w górę, jeżeli film będzie pomocny i będzie się Wam podobał, oraz subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was też na mój Instagram, jeżeli macie ochotę mnie tam śledzić. I co, przechodzimy do rzeczy! Nie mówcie, że nie złapałyście się na tym, że mając jakiś element garderoby, na przykład fajny, nudziakowy trench, nie szukacie kolejnego. To się zdarza, nie? Mimo, że już mamy, ale to się nam znudziło. Mamy fajny trench, świetny, który podobał nam się na przykład przez 4 czy 5 sezonów i w dalszym ciągu ma tak klasyczną formę, że spokojnie możemy w nim chodzić, ale tak już się trochę nam znudził, przejadł i chciałybyśmy kolejny, może jeszcze nawet kolejny, a może mamy kilka już takich w szafie, ale ten jest taki wyjątkowy. No i właśnie, to jest to, co racjonalnie myśląc niekoniecznie kupujemy, niekoniecznie powinnyśmy kupić, z tej prostej przyczyny, że wiecie, to jest tak, że coś Wam się przejadło, to nie znaczy, że to, nie wiem, stało się gorsze, bo ta rzecz wciąż jest taka, jaka jest, wciąż wyglądacie w niej tak, jak wyglądałyście, no chyba, że Wy się zmieniłyście, nie wiem, jakoś niekorzystnie, no to wtedy może nie. Ale właśnie, i to jest zbędne wydawanie kasy i to jest coś, przed czym chciałam Was, że tak powiem, ostrzec, przypomnieć, że halo, jak masz jedną świetną rzecz, to nie musisz kupować drugiej prawie takiej samej, możesz postawić na co innego, idziemy do drugiego punktu. Kolory. Co z kolorami? Słuchajcie, wiadomo, że mamy trendy i pojawiają się kolory, które nagle są bardzo popularne, ale jest bardzo ważna kwestia. Nie dajmy się ponieść za bardzo, bo to, że kupimy coś w modnym kolorze, to nie znaczy, że będziemy w tym dobrze wyglądać, bo niestety nie każdy kolor jest dla każdego. Przykładem może być tutaj popularny żółty kolor, który mamy właśnie modny w tym sezonie, czy pomarańczowy, czy intensywna czerwień, czy na przykład, no dużo jest takich kolorów, można wymieniać i wymienić, czy na przykład fiolet. I teraz tak, jeżeli coś jest modne, to nie znaczy, że z automatu będziemy w tym wyglądać dobrze. Ja na przykład mam dzisiaj koszulę skórzaną, beżową, która też nie do końca jest dopasowana do mojej karnacji, bo jest trochę za żółta, ale już mniejsza o większość. Ale właśnie, stawianie na kolory tylko dlatego, że są modne, oczywiście można, czemu nie, bo to nie jest tak, że ktoś komuś zabroni, ja też Wam nie mówię, że nie możecie i koniec, ale miejcie tak jakby racjonalne do tego podejście, że coś, co właśnie kolor jest świetny, bardzo Wam się podoba na kimś, nie zawsze będzie dobrze wyglądać na Was, także zwróćcie też na to uwagę przy wiosenno-letnich zakupach. Czego nie warto jeszcze kupować na wiosnę? Mianowicie ubrań, które są z takich grubszych, mięsistych tkanin, materiałów, dlatego, że to niekoniecznie będzie dobrze wyglądać. Takie materiały mają to do siebie, że już właśnie przez swój wygląd, przez swój charakter dodają nam trochę objętości. Jeżeli nie chcecie osiągnąć takiego efektu, no to może lepiej postawić na te materiały cieńsze, lżejsze, bardziej opływające naszą sylwetkę. Przykład prosty, na przykład denim, który jest... Na przykład denim, który jest teraz bardzo popularny i możemy znaleźć dużo fajnych części garderoby w denimie, chociażby kombinezony denimowe, ale właśnie kombinezon denimowy z grubego denimu. Już sam kombinezon w sobie jest takim elementem garderoby, który też nie do końca jest może łatwy w stylizacji, ale jeżeli dołożymy do tego jeszcze gruby denim, no to możemy uzyskać efekt nie do końca taki, jakbyśmy chciały. Właśnie takie grubsze materiały, takie mocniejsze, takie cięższe wizualnie, to niekoniecznie jest dobre rozwiązanie na wiosnę. Często też stawiamy na składy, a nie właśnie na tą lekkość wiosenną, bo na przykład jest świetny płaszcz na przecenie jeszcze jakiejś zimowej, czy na jakiś tydzień zakupów i tak dalej, i tak dalej. I on jest gruby, on jest strasznie wełniany. Fajnie, możemy go sobie kupić i mieć go na przykład na jesień. Natomiast na wiosnę nie do końca może nam się sprawdzić, choćby ze względu na temperaturę. No i właśnie będzie też przez to, że będzie grubszy, wyglądał tak bardziej masywnie, niż byśmy chciały wiosną.
kolejna rzecz to już jest trend. Trend, który pojawił się w tamtym roku i był bardzo popularny i znowu wciąż jest właściwie popularny teraz na wiosnę i lato, a mianowicie szydełkowane ubrania i ja już Was uczulałam na punkcie tych rzeczy. Raz, że są to rzeczy niepraktyczne od strony takiej, że no założymy takie szydełkowane ubranie, które jest totalnie ażurowe powiedzmy i co? No coś musimy mieć pod spód. No to robi się nam za ciepło, nie? Założymy to, jesteśmy gołe i robi się nam za chłodno i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to taka tendencja, która byłaby po prostu jakaś wyjątkowo praktyczna, mimo że zobaczycie bardzo dużo, czy na Pinterestach, Instagramach, fajnych stylizacji, fajnych zdjęć w takich rzeczach, to niekoniecznie to jest taki trend, wiecie, to go na ulicę. I jeszcze jedną rzecz chciałam odnośnie tego trendu powiedzieć i tego, że może lepiej go nie kupować. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o szydełkowane ubrania, to tu jest bardzo ważne, jak ta rzecz wygląda, bo żeby uzyskać fajny, modowy efekt przy tego typu rzeczach, no trzeba trochę pokombinować, trzeba trochę zmysłu. W innym wypadku możemy wyglądać, jakbyśmy to wyciągnęły z szafy babci i po prostu będzie to wyglądać niemodnie, a nie modnie. A nawet powiedziałabym, że przedpotopowo, także to jest też trend, który no nie jest łatwy, nie jest praktyczny i wydaje mi się, że możemy go sobie odpuścić w tym sezonie, po prostu. Kolejna kwestia, którą bym Wam odradzała i myślę, że to nie jest dobry pomysł, to jest kupowanie botków na wiosnę. Dlaczego? Dlatego, że przy naszych warunkach pogodowych wiecie jak jest. Mamy zimę i potem właściwie tej zimy nie było, czyli była jesień cały czas i potem nagle prawie że lato i takie botki, które pojawiają się na wiosnę są już takie wizualnie za lekkie, jeżeli chodzi o właśnie jesienne trendy, o jesień ogólnie czy zimę, a przy naszej pogodzie będą troszkę za ciężkie też właśnie na tą ciepłą wiosnę. Także wydaje mi się, że to jest też no nie do końca potrzebna rzecz, właśnie takie botki typowo wiosenne. Oczywiście, znowu mówię, to jest tylko to, co ja uważam. Możecie się ze mną nie zgadzać, możecie na przykład uwielbiać chodzić, wiecie, w ciężkich botkach jakichś do super cienkiej letniej sukienki przy 30 stopniach, każdy nosi to, co chce, ale wydaje mi się, że tak racjonalnie myśląc, lepiej postawić na jakieś obuwie już troszeczkę lżejsze, troszeczkę mniej zabudowane i po prostu chłodniejsze na te ciepłe dni, które się zbliżają. Kolejny punkt to są super proste i super modne ubrania. Dlaczego mówię super proste i super modne? Bo coś, co jest super hot trendem na dany sezon i ma tak prostą formę, że nie wymaga odrobiny nawet jakiegoś większego myślenia o tym, jak to zostawić, żeby fajnie wyglądało, bo zakładacie to i po prostu już sobie jest, jest modne, jest proste i tak dalej, to teraz sobie wyobraźcie, że mnóstwo osób robi dokładnie to samo i potem efekt mamy taki, że wszyscy wyglądają bardzo podobnie, bo po prostu mają coś tak łatwego, przyjemnego, prostego, że włożenie odrobiny wysiłku nie jest wymagane, żeby to jakoś fajnie zostawić i wszyscy chodzą w tym samym, także na to też Was uczulam, że starajcie się zawsze znaleźć coś takiego ciekawego, niekoniecznie bazowego, modnego i myślę, że wtedy będzie zawsze, nie wiem, na ulicach ciekawiej, po prostu. Teraz kwestia totalnie praktyczna. Ja jestem wielką fanką Bottega Veneta, naprawdę domu mody Bottega Veneta. Bardzo mi się podobają ich torebki, bardzo wizualnie mi się podobają ich klapki, te ze ściętym przodem, takie plecione i tak dalej. To jest fajne, okej, dla mnie, podoba mi się, ale właśnie te klapki na obcasie i nie tylko Bottega Veneta, ale one są promowane przez sieciówki wszędzie, słuchajcie, to jest coś, co myślę, że zawsze będę odradzać, żeby kupować, bo to są klapki, to jest coś, co nie trzyma Wam stopy w żaden sposób i jeżeli jest jeszcze na obcasie, to macie po prostu 90% szans, jak oczywiście chodzicie normalnie, a nie patrząc ciągle pod nogi i uważając, że coś się niefajnego wydarzy, jakaś kostka, wiecie, i tak dalej, to nie są praktyczne buty, one mogą, że są fajne, może na Instagramie wyglądają fajnie, może wyglądają fajnie na Fashion Weekach, ale to nie jest coś wygodnego do chodzenia, naprawdę, wierzcie mi, miałam takie doświadczenia
i no, to nie jest coś, co bym polecała, to nie jest coś, co ja kupię w tym sezonie i mówię Wam, że szkoda kasy, lepiej postawić nawet i na tego typu buty, ale z jakimkolwiek, nie wiem, paskiem z tyłu zabudowane, cokolwiek, żeby trzymało Wam po prostu stopy, żebyście się nie załatwiły, zwyczajnie mówiąc. I ostatni punkt. Czego jeszcze nie kupować? Czegoś, co jest, znowu wracamy do tematu, super modne, ale też super drogie. Myślę, że jak powiedziałam te dwie rzeczy, to już się domyślacie dlaczego. Dlatego, że jeżeli coś jest super modne, często tak jest, to bardzo szybko staje się też niemodne. Te trendy, które są takie najmocniejsze, najbardziej intensywne, bardzo szybko przechodzą do modowego lamusa, no i wtedy zostajecie z czymś, co było okrutnie drogie, na przykład od projektanta, no i jest passé. Jeżeli to lubicie, będziecie to dalej nosić, wiadomo, ale zawsze jakieś takie w środku jest, jak to jest już takie totalnie uznane na przykład za kicz, a wydałyście na to tyle kasy, no to trochę szkoda, więc myślę, że to też jest ważna kwestia. I to by było na tyle, mam nadzieję, że ten szybki poradnik, czego nie kupować, się Wam podobał. I jeszcze raz mówię, że to jest moja opinia, to są rzeczy takie, które są, wydaje mi się, praktyczne, od strony praktycznej to jest dla Was pomocne i ma sens. Jeżeli się z tym nie zgadzacie, oczywiście macie do tego prawo, możecie kupić sobie klapki na niebotycznym 12-centymetrowym obcasie na przykład i heja! Ja nie mówię, że nie, mówię tylko, że według mnie to nie ma do końca sensu. Jeżeli Wam się film podobał, to zostawiajcie kciuka w górę, możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!